Jak pewnie słyszeliście, Szymon Marciniak wystąpił na evencie współorganizowanym przez Sławomira Mentzena, czyli szefa Konfederacji, a organizacja Nigdy Więcej poinformowała o tym UEFA i Marciniak omal nie stracił finału Ligi Mistrzów. Ale mleko i tak się rozlało. To, że posędziuje w Stambule, wcale nie oznacza, że nic się nie stało. Nie będzie dzisiaj długo, bo chodzi o to, by było szybko i dosadnie. Ta sprawa zasługuje na dosadność. Zapraszam na przemowę. Miejmy to już za sobą. Wiem, kto to jest Mentzen, choć jak poczytałem ze szczegółami o całej tej kseno i homofobicznej piątce Mentzena z 2019 roku i wysłuchałem tamtego przemówienia, to mi wyszło, że to bardziej cynik, który dla korzyści politycznych jest w stanie głosić nośne hasła podchwytywane przez skrajnie prawicową grupę wyborców, niż realnie ich wyznawca. Znaczy, żeby było jasne, choć moje poglądy nie mają tutaj nic do rzeczy, ja tego i tak nie kupuję. Jest to daleko od moich wartości i nie czuję, by piwo z Mentzenem było odpowiednią imprezą dla mnie. Ale tutaj jest gigantyczne ale, po którym wjeżdża cała ta afera, jej przebieg i konsekwencje. I nie muszę być fanem Mentzena, by czuć tu, nie wiem, niesmak to za mało, bardziej wściekłość. Przeczytałem treść donosu Nigdy Więcej na Marciniaka i moja pierwsza reakcja to był taki lekki uśmiech politowania i gdzieś tam w głowie hasło, no nie, to niemożliwe, przecież to jest jakaś kompletna bzdura. Natomiast byłem w tym wszystkim strasznie naiwny. Siedzę blisko 15 lat w mediach i zapomniałem o sposobie ich działania, z którym ja się kompletnie nie identyfikuję. Już na studiach uczyli mnie, że w teorii warunkami dobrego newsa, dobrego w znaczeniu nośnego jest napisanie czegoś o osobie z pierwszych stron gazet i to w znaczeniu negatywnym. Wtedy to się sieje. W praktyce może się do tego oczywiście załączyć jakiś alert, że są jakieś pewne granice, których nie należy przekraczać, zwłaszcza jeśli za tą granicą jest już fake news, ale coraz rzadziej ktoś się praktyką przejmuje. Informowanie o donosie Nigdy Więcej jest jednak suchą informacją i w tym, że media go cytują, nie ma niczego złego. Natomiast sposób, w jaki ta informacja później ewoluowała, jest już przerażający. Wszedłem wczoraj na zagraniczne strony poczytać, co się o tym pisze i na przykład La Gazzetta dello Sport daje nagłówek. Marciniak podobno był na antysemickiej imprezie. No ludzie, przepraszam za wyrażenie, ale czy myśmy już a jako świat zwariowali? Czy my zawsze musimy się tak odbijać od ściany do ściany, nie widzieć żadnych odcieni szarości? Czy jeżeli, sorry za porównanie, ale takie mi teraz przyszło do głowy. Ktoś chodzi do kościoła, na czele którego w Polsce stoi atakujące metody in vitro Marek Jędraszewski, to znaczy, że należy mu się ostracyzm i wykluczenie społeczne, bo popiera w ten sposób Jędraszewskiego i jego poglądy na in vitro? Przecież to jest jakiś absurd. Anonimowy media worker dla gazety, bo oczywiście nikt pod takim gniotem się nie podpisał, ani nazwę go też dziennikarzem, ewentualnie anonimowy wydawca, bo nie zawsze teksty trafiają do sieci z oryginalnymi tytułami autora, jest oczywiście debilem zasługującym na proces. Natomiast genezą tego wszystkiego stał się absurdalny donos Nigdy Więcej. Bo ja nie mam wątpliwości, że tu nie chodzi o Marciniaka, tylko o walkę z poglądami Mentzena, o walkę z Braunem, z Korwinem, czy pewnie idąc szerzej z całą Konfederacją. Marciniak w tej walce został przez Nigdy Więcej zwyczajnie poświęcony na podobnej zasadzie, o której mówiłem przed chwilą, czyli weźmy człowieka z topu i zróbmy koło niego burzę, by się o nas mówiło głośno. A jak jest głośno, to są profity. W mediach kliki, czyli pieniądze. W organizacjach zasięgi, czyli też pieniądze, bo zawsze komuś, komu się nasze poglądy spodobają, może nas wesprzeć. A sposób myślenia Nigdy Więcej w przypadku Marciniaka to jest nic innego niż nasrajmy na niego, twierdząc, że on nasrał na nas. Nigdy Więcej ma wyrąbane, że niszczy reputację człowiekowi, który żadnym rasistą ani antysemitą nie jest, a być może niszczy też karierę, oby nie, choć reputacja z karierą zazwyczaj idą pod rękę. Marciniak został zwyczajnie wykorzystany, bo sprawdziłem sobie listę prelegentów u Mentzena i widzę oczywiście m.in. twórcę i prezesa Ranmagedonu. Cisza wokół niego, cisza wokół Ranmagedonu. Czyżby to było zbyt nisko, by Nigdy Więcej wypłynęło? Albo Rafał Zaorski, zarabiający jakiś gruby hajs na spekulacjach. Też cisza. Cisza wokół dosłownie wszystkich prelegentów, którzy przecież nie są anonimowymi postaciami, ale najwidoczniej zbyt małymi by opłacało się wokół nich robić zamieszanie. A to każe mi zastanowić się nad prawdziwymi motywami Nigdy Więcej. Przejrzałem profil Nigdy Więcej na Twitterze. Zero informacji o jakichkolwiek uczestnikach spotkania z Mentzenem. Jest tylko Marciniak. Oczywiście zaraz Nigdy Więcej będzie wysnuwać argumenty, że współpracuje z UEFA, więc trudno by mieli zrobić do UEFA donos na Zaorskiego. Ale tak na spokojnie. Co wam ten Marciniak przeszkadza? Jesteście organizacją, którą siłą rzeczy walczy także o odpowiedzialność za słowo. Walczycie z brakiem takiej odpowiedzialności. A gdzie jest wasza? Czy Szymon Marciniak jest rasistą? Czy Szymon Marciniak jest antysemitą? Sami doskonale wiecie, że nie jest. A samą obecnością Mentzena na evencie, gdzie opowiadał wyłącznie o
o swoim osobistym dochodzeniu do sukcesu bez żadnych aluzji politycznych, bez żadnych aluzji światopoglądowych. Zrobiliście z niego rasistę i antysemitę, bo tak dziś o Marciniaku rozpisują się media na świecie. O Marciniaku, który w 2019 roku przerwał mecz Ekstraklasy, gdy z trybun zaczęły dobiegać rasistowskie odgłosy wymierzone w czarnoskórego piłkarza gości. Ja wiem, kim jest Sławomir Mentzen, wiem, jakie wartości, nazwijmy to pozaekonomiczne, wyznaje Konfederacja. Osobiście nie zgadzam się z nimi, niektórymi postulatami się brzydzę i wiem, że ten cały Everest będący eventem gospodarczym w czasie trwania kampanii wyborczej siłą rzeczy też jest jej częścią, ale uderzanie z taką siłą rażenia w człowieka, który się tam wybrał, to strzelanie z armaty do muchy. Od cynicznie wypowiadanych słów Mentzena o Żydach czy homoseksualistach do poparcia Mentzena poprzez udział w evencie, gdzie się opowiadał o swojej drodze do sukcesu, droga jest tak daleka, że tylko jakiś ponadprzeciętny umysł mógł to skrócić do linii prostej. A jednak skrócił i uznał, że w sumie dobrym pomysłem jest rozwalenie mu za to kariery. Czy osobiście uważam, że Marciniak nie powinien tam iść? Uważam, że nie powinien, bo to zawsze ryzyko legitymizować kogoś o skrajnych poglądach. Czy Marciniak dziś żałuje, że poszedł na ten event? Pewnie żałuje. Czy przemyślał, jaki efekt może dać pokazanie się obok Mentzena? Pewnie nie przemyślał. Natomiast skala przewinienia Marciniaka do konsekwencji jest jak 1 do 100. Trochę jest jak w tym żarcie, że karą jest 25 lat więzienia lub 100 zł grzywny. Marciniakowi tak jakby wybrano 25 lat więzienia. Wczoraj chwilę smsowałem z Szymonem Marciniakiem, a wszystko, co się dzieje wokół niego, skwitował takim bezsilnym sformułowaniem brak słów. Pisałem też do niego po ogłoszeniu oficjalnej decyzji o przyznaniu mu finału taki zwykły SMS gratulacjami, na co odpisał chwilo trwaj. I paradoks polega na tym, że było o włos, by ta chwila nie trwała nawet chwili. Marciniakowi prawie zniszczono karierę, ale już bez prawie zniszczono mu reputację. Tylko dlatego, że poszedł na event do nieodpowiedniego polityka. Organizacja nigdy więcej. Swój instrumentalny cel zrealizowaliście po trupach, po reputacji faceta, który z antysemityzmem nie ma nic wspólnego. Nie poniesiecie za to żadnych konsekwencji, poza pewnie dość szerokim ostracyzmem, który i tak macie w dupie. Ale mam nadzieję, że widząc skalę narzygania na człowieka, choć odrobinę wstydzicie się spojrzeć w lustro. Kończę, bo od samego mówienia tego wszystkiego zrobiło mi się niedobrze. Jeszcze tylko ogłoszenie przypominające, że partnerem naszego kanału jest LVBet. Jeśli planujecie postawić w LVBet jakiś zakład, pamiętajcie, by zrobić to bardziej odpowiedzialnie niż swoimi donosami rzuca organizacja Nigdy Więcej. Trzymajcie się. Rozmawiamy o motywacji i powiem wam szczerze, nic tak nie motywuje jak ten złoty medal. Mega duży, mega ciężki. Pozwólcie, że sobie założę, lepiej się z tym czuję. Nie jestem próżny, ale lepiej się z tym czuję. Ja myślę, że to jest tylko dowód na to, jak to życie nasze jest przewrotne, nasze biznesy, nasze projekty, to co robimy. Kiedy byłem na super szczycie i myślałem, że będę jednym z pierwszych, którzy sędziują najmłodszych, którzy sędziują finał Ligi Europy, okazało się, że nie zawsze mental idzie ramię w ramię z umiejętnościami, z dojrzałością. Dzisiaj, kiedy jestem 4 lata starszy, jako mąż, jako ojciec, jako człowiek, jako sędzia, myślę, że też emocje w głowie są zupełnie inne. Powąchałem sukcesu, powąchałem smak porażki, która naprawdę gorzko smakuje. Ale ja zawsze mówię, no faceta, biznesmena, kobietę sukcesu poznajemy po tym, ile razy wstanie, a nie tyle, ile razy upadnie. Tak było z nami. Myślę, że to nie koniec, bo tak jak już wszyscy wiedzą, za 10 dni, nawet troszeczkę więcej, mamy finał Ligi Mistrzów. Będziemy drudzy w historii po Howardzie Webbie, który tego samego roku robi to samo. Zrównam się z największymi, z Pierluigi Colinną, z Howardem Webbem, z Nicolą Rizzoli, ale ktoś mnie zapytał, czy jest coś większego. No to jest Mount Everest, nie ma nic większego jak finał Mistrzostw Świata. Dla sędziego podnieść ten medal do góry, to jak dla Argentyńczyków podnieść trofeum do góry. Finał Ligi Mistrzów to jest też wspaniały szczyt, ale ja zawsze powtarzam, każdy, kto jest ambitny, sportowcy szczególnie, cieszą się tak samo, kiedy wejdą na mniejszą górę i kiedy zdobędą ten szczyt, tak samo, kiedy zdobędą ten największy. Wiadomo, że on daje najwięcej radości, ale kiedy jesteś na szczycie i dasz radę się na nim utrzymać, tak jest w moim przypadku, chciałbym zostać znowu najlepszym sędzią, tym razem 2023 roku. Chciałbym w przyszłym roku posędziować finał Mistrzostw Europy i finał Olimpiady. Dość ambitne plany, przyznacie. Wtedy nawet mój guru, Pierluigi Colinna, Godfather powie, I'm proud of you. Zawsze mamy jakieś cele.